Cukrzyca powoduje bardzo wiele powikłań naczyniowych, jest przyczyną wielu amputacji i u wielu z tych pacjentów, gdzie tak naprawdę przyczyną stanu miejscowego jest makroangiopatia, czyli zmiany w dużych naczyniach, możemy pomóc, możemy zapobiec amputacjom. Miażdżyca niestety jest naszą chorobą populacyjną. Powoduje mnóstwo powikłań, zarówno jeśli chodzi o udary mózgu, o zawały serca, jak również amputacje w obrębie kończyn dolnych. Mamy tutaj bardzo duże portfolio możliwych zabiegów, które mogą zapobiec amputacjom. W związku z powyższym apeluję do chorych, żeby zgłaszali się nieco wcześniej, niż jak już zauważą, że na stopie zaczyna się cokolwiek dziać. Jeżeli są bóle o typie chromania, czyli ból po przejściu odpowiedniej ilości metrów, zapraszamy do poradni naczyniowej. Większość tych zmian możemy leczyć. Statystyki u pacjentów po wykonanych dużych amputacjach są bardzo złe. Pół roku po dużej amputacji przeżywa około 45% pacjentów. Około 65% pacjentów umiera w ciągu 5 lat po dużej amputacji. Część pacjentów nie potrafi się wyrehabilitować po wykonaniu amputacji na poziomie uda lub podudzia. Do nas można kierować pacjentów, u których podejrzewa się lub są stwierdzone naczyniowe powikłania cukrzycy, ponieważ tylko tym pacjentom jesteśmy w stanie pomóc.